Już od najbliższego poniedziałku w zasobach Wileńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozpocznie się kolejne walne zgromadzenie członków spółdzielni. Tak jak w latach poprzednich, jest ono podzielone na 5 części. Spotkania zarządu firmy i rady nadzorczej z mieszkańcami odbywać się będą zatem przez cały tydzień. 13 września o godzinie 17 i ta pierwsza część naszego zebrania walnego członków będzie odbywała się w siedzibie Wileńskiego Domu Kultury przy ulicy Krakowskiej Przedmieście 5 dla członków zamieszkałych w osiedlu Kopernika i przy ulicy Okulnej 10, 5, 3 i 1, Różanej 4, Palestranckiej 8 oraz bloku zlokalizowanego przy ulicy Piłsudskiego 2, Śląska 17. 14 września druga część też o godzinie 17 się rozpocznie, ale to już będzie pawilon zlokalizowany na osiedlu Armii Krajowej, pawilon numer 16 nad restauracją Roma i tu o godzinie 17 spotkamy się na tej drugiej części z członkami osiedla Armii Krajowej, blok 7 Wojska Polskiego i blok numer 1 przy ulicy Sucharskiego. 15 września też o godzinie 17 również w pawilonie numer 16 na osiedlu Armii Krajowej nad restauracją Roma. Tu spotkamy się z członkami zamieszkałymi w osiedlu Bugaj. Natomiast 16 września przenosimy już tą czwartą część do Spółdzielczego Domu Kultury osiedlu Wyszyńskiego 41 i ta czwarta część będzie przeznaczona dla członków zamieszkałych w osiedlu Stare Sady. Natomiast 17 września już ostatnia, piąta część o godzinie 17 będzie dla członków zamieszkałych w osiedlu Wyszyńskiego. Na zebraniach z mieszkańcami, tak jak zawsze, przedstawione będzie sprawozdanie zarządu z działalności firmy za miniony rok. Nie zabraknie również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków podjętych przez walne zgromadzenie członków rok temu. Spółdzielcy na zebraniach zdecydują również o podziale wypracowanej za ubiegły rok nadwyżki bilansowej. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na dużą operację, która w zasobach Wileńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej praktycznie dobiega już końca. Mowa oczywiście o wymianie podzielników ciepła z analogowych na elektroniczne z radiowym odczytem. Większość spółdzielni w Polsce od dłuższego czasu już posiada takie podzielniki elektroniczne. I na kanwie wniosków, jakie wtedy padły na naszych zebraniach, podjęliśmy decyzję o wymianie tych podzielników. Jesteśmy już praktycznie w końcowej fazie, bo to dwie firmy zewnętrzne, które dokonują później też odczytów, wymieniają również te podzielniki na podzielniki elektroniczne. No zobaczymy, jak się ten system sprawdzi, to będzie, pokaże nam kolejny sezon 2021-2022. Jak Państwo pamiętacie, też jesteśmy już po wymianie wodomierzy, bo ich okres legalizacji minął i też udało nam się w miarę sprawnie w tym trudnym okresie te wodomierze w naszych, w Państwa lokalach mieszkalnych wymienić i dzięki temu też monitorujemy tutaj zużycie wody. My mamy te straty na wodzie zminimalizowane i to też uważam, że swego czasu taka podjęta decyzja przez członków naszej spółdzielni zaowocowała tym, że nie mamy strat na wodzie. Te odczyty elektroniczne to będzie ogromne ułatwienie. Jeszcze nie jesteśmy na etapie zakończonego tego procesu wymiany tych podzielników wyparkowych na podzielniki elektroniczne, ponieważ dopiero co skończyły się wakacje, zostały nam jeszcze pojedyncze lokale, gdzie musi nastąpić ta wymiana i w przyszłym roku to będzie o tyle korzystne, że w jednym czasie, w jednej chwili, prawda, odczytany zostanie cały zasób, nie będzie tego kilkutygodniowego chodzenia po lokalach mieszkalnych i dokonywania odczytów. Każdy z mieszkańców będzie mógł sobie też sprawdzić, ile jednostek na poszczególnym grzejniku w lokalu zużył. Oczywiście cały czas realizowane są też zaplanowane na ten rok prace inwestycyjne i modernizacyjne. Mamy to na myśli m.in. kompleksowe remonty dachów spółdzielczych budynków. Prace idą bardzo intensywnie, m.in. na osiedlu Wyszyńskiego. Tutaj niezbędna jest dobra bezdeszczowa pogoda, a taką na szczęście mamy już od kilku ładnych dni. Wymiana pokrycia dachowego będzie przebiegała w sposób następujący na osiedlu Wyszyńskiego. Są to bloki w tym roku ujęte 2, 11, 14, 25, 29 i 36.
na osiedlu Stare Sady 46, 48, 58, 66, 74, 78, a taka kompleksowa wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą spustów na rynien dachowych i rur spustowych, no to będzie przeprowadzona na osiedlu Stare Sady blok numer 10. I na razie kończymy. Po więcej zapraszamy już do tematu tygodnia. Tam cała rozmowa z prezesem spółdzielni Robertem Kają.